Właśnie jestem w PZW 669. W jego stoję najniższej kondygnacji, w największej wysadzonej kopule pancernej. Miał dwie kopuły pancerne, ale tylko do tej jednej jest dostęp tutaj od dołu. Później jak wyjdę na górę, to pokażę tamtą mniejszą, która jest tylko dostępna z poziomu gruntu. Ale wygrzebię się najpierw z tych śmieci. Tu jest bardzo ciekawe pomieszczenie. Dwa wyjścia ewakuacyjne. Tutaj jedno. Tutaj te wszystkie rury, instalacje. Tu gdzieś on ma ciemne ściany, także tu było widać, że coś się chyba paliło. Może bo tutaj jakieś pozostały okopcone drewniane belki. Gdzieś tam było widać lepiej te okopcenie. Nie na tej, tylko chyba w tym pomieszczeniu. Ale to nie będę przynudzał. Jak spojrzę mi się trafi, to ja to pokażę. I tu gdzieś na to jeden nietoperz przebudzony. A już mamy marzec, 10 marca dzisiaj jest, 2022. Także już wiosna, już się robactwo też obudziło do życia. Także nietoperkowi, ja myślę, że nic nie będzie z tego powodu, że się przedwcześnie zbudził. Teraz idę dalej pokazać tą najniższą kondygnację. Tu pod schodami jest jakiś zbiornik. Tutaj wyłamana ościeżnica. I jeszcze takie pomieszczonko. O, tutaj komarów pełno lata, to ten nietoperz nawet nie będzie musiał się fatygować na powierzchni, żeby się najeść. Schodowy jest obszerny, ale ciężko się chodzi, bo nie ma strasznie, wszędzie jakieś głazy leżą. O, tutaj się porobiły na dole stalagmity. I piękny sufit naciekowy u góry, jaki wybrzuszony. No tutaj nie byłem jeszcze robić zdjęcia, to zaraz cyknę fotę. A może, nie, no może najpierw jeszcze dojdę tutaj kawałek. I ta kupa śmieci, to chyba było wyjście do najmniejszej. Tu przez tą dziurę zostały powrzucane śmieci i tam jest po prostu wyjście do tej mniejszej kopułki pancernej. No ale ja już się tam nie będę na śmieciach kładł. Tu jakiś akumulator, wszystko widać, jakieś śmieci w gospodarce. No i wybuch tutaj też, nawet na tą niższą kondygnację wybuch dotarł, bo wszystko porozsadzane, powyginane. Dobra, tutaj fotopauzę zrobię na zdjęcie. No i już kontynuuję nagrywanie. Dzisiaj to ja w ogóle tych bunkrów to zaliczyłem chyba z 6, ale to były takie po prostu same gruzowiska. Czyli naturalnie zdjęcia porobiłem. Ale tylko ten jeden jest na tyle ciekawy, że zasługuje, żeby go sfilmować, bo tamte to po prostu dziura w ziemi, trochę gruzu. No ale też pozaznaczam oczywiście z dodanymi zdjęciami na OpenStreetMap, że każdy, kto umie się tymi mapami posługiwać, zaplanuje sobie w domu, gdzie warto jechać, które schrony warto zobaczyć, a które nie. Tutaj jakiś hak został, tam rura. No i już tutaj, żeby nie przedłużać, zasuwam tymi schodkami na górę. Tutaj co zostało z porządnej ściany żelbetowej? Niewiele.
Tu zaraz się wrócę. Tutaj jest ściana ta frontowa i pozabezpieczana kratami, żeby nie wchodzić. Ale i tak ktoś z tamtej drugiej strony siatkę rozerwał i nie byłem to ja. Bo ja mam taką zasadę, że jak nie jest coś wyrwane, to ja nie wyrywam. Nie robię wandalizmu. No i tutaj o, tam zacząłem w tym okienku małym, znaczy w tej dziurze. I tutaj ta wielka kopuła. Teraz idę na dwór, na zewnątrz, pokazać jeszcze te dwie kopuły od góry, jak one wyglądają. Także tam są wejścia główne, ale pozalewane te dziury wodą. Tutaj jakiś jest www.teamlubrza.pl. Ciekawe, czy ten adres internetowy jeszcze działa. Jeśli działa, to im wyślę linka do mojego filmu. A jeśli nie działa, to trudno. Dobra, pauza. No i tutaj jest ta pierwsza kopułka, ta mała. A ta kratka, co tam próbowałem wyleźć, to jest chyba tam, w tym bocznym takim tuneliku, to bym i tak sobie tutaj nie wylazł. No i tutaj ten bok jest cały wysadzony. Tutaj jak widać przejście, ale w takie miejsca wchodzi się na własną odpowiedzialność. I jeszcze znalazłem powód, dla którego on został tak pozabezpieczany tymi kratami i tablicami. Ja myślę, że to jest ten powód tutaj na drzewie. Na pewno wydarzyło się jakieś nieszczęście i to podejrzewam, że nie jedno, bo są dwa takie krzyżyki. Także zawsze, jak to mówią, Polak mądry po szkodzie. I pewnie jakieś dzieciaki się tutaj zabiły. No i dopiero pozamykali, powiesili krzyże jako ostrzeżenie. Ja bardzo bym chciał poznać historię tego miejsca, tego bunkra. Co to był za wypadek? Zapytam się ludzi mądrzejszych ode mnie na pewnych forach. To może będą wiedzieli, może mi powiedzą. A teraz pokażę jeszcze tą główną kopułę pancerną. Też jest zakratowana i zasłonięta tutaj, znaczy stoi tabliczka. I naprawdę imponująca jest grubość tego żelastwa. O, tu widać po mojej nodze, po moim bucie, jakie to jest grube. No także to by było na tyle tego bunkra.